Witam w kolejnym odcinku UFO History, gdzie naszym gościem jest Damian Trela, ufolog, publicysta, dokumentator zjawisk z pogranicza, autor kilku książek, w tym najnowszej pod tytułem UFO i niewyjaśnione zjawiska Dolnego Śląska. Witaj, Damianie, po raz kolejny. Witam Piotrze, witam serdecznie wszystkich Twoich widzów. A dzisiaj porozmawiamy sobie jednak o czymś innym niż wydarzenia z Twojego rodzinnego Dolnego Śląska i sprawy z Twojego archiwum. Ten dziwaczny dla niektórych tytuł dzisiejszej audycji wiąże się z publikacjami Mike'a Clelanda, amerykańskiego pisarza, ufologa, ale też człowieka z pewnym zapleczem doświadczeń anomalnych, który jest autorem książki The Messengers, Posłańcy. Podtytuł tej książki brzmi Sowy, synchroniczność i abdukcje. Co to wszystko ma ze sobą wspólnego? Ano zdaniem Clelanda ma i o tym nam dzisiaj Damian opowie, bo jest autorem nie tylko artykułu do Nieznanego Świata, w którym opisał poglądy Clelanda, ale też prześledził, co ten człowiek ma do powiedzenia i wnioski są bardzo, bardzo ciekawe. Powiem jeszcze tak. Mike Cleland się przyjrzał temu, o czym od dawna wspominali świadkowie spotkań z UFO, w tym ofiary abdukcji. Czyli pisze o synchronicznościach, dziwnych zbiegach okoliczności, ale też o sowach. Bo sowy, zdaniem Clelanda, pojawiają się nader często we wspomnieniach i doświadczeniach ludzi, którzy otarli się o fenomen UFO. Dlaczego się pojawiają? Czy to jest mimikra? Czy może ta dziwaczna zasada mówi nam coś o naturze Matrixa i tego, skąd przybywają ufonauci? O tym więcej w dzisiejszym programie. Ale Damianie, nim przejdziemy do rzeczy, to przypomnę jeszcze o opcjach wsparcia kanału, o adresie kontaktowym, gdzie możecie przesyłać swoje opowieści i sugestie, a także o blogu naszego szacownego gościa, do którego link znajdziecie pod spodem. Damian, na wstępie zapytam, dlaczego sowy nie są tym, czym się wydają, przynajmniej w opinii Clelanda? Właśnie, chyba powinniśmy właśnie zacząć od tego kultowego cytatu pochodzącego z równie kultowego serialu Twin Peaks w reżyserii Davida Lynch'a, gdzie właśnie ten cytat został tam zaczerpnięty i on chyba oddaje taką esencję w ogóle tego, co Mike Cleland już od wielu, wielu lat stara się zgłębiać w kontekście słów UFO i w ogóle takiej szeroko pojętej synchroniczności. W ogóle David Lynch to jeden z moich ulubionych reżyserów, a Twin Peaks to już w ogóle cudowny serial. Myślę, że Lynch już w ogóle tutaj w tym serialu takim podtekstem poprzez ten cytat właśnie chciał zaszczepić jakby taki związek człowieka z duchowością. Myślę, że mu się to genialnie udało w tym serialu. A Mike Clelland, można powiedzieć, że zupełnie przez przypadek wsiąknął w ogóle w taką tematykę duchowo-mistyczną z silną adnotacją do właśnie do tematyki ufologicznej. Zupełnie tak, zupełnie przypadkowo. W ogóle to nie jest człowiek, który wywodzi się w ogóle z środowiska ufologicznego. To jest człowiek, który jakby przypadkiem wpadł do tego worka, można powiedzieć, poprzez swoje osobiste doświadczenia oczywiście, które go zainspirowały do tego, żeby zgłębiać te tematy, czego pokłosiem są w zasadzie już chyba trzy bardzo ciekawe pozycje. No niestety wszystkie są anglojęzyczne, ale te historie, które on zawarł w tych książkach, w tej głównej przede wszystkim, ja tą książkę trafiłem zupełnie przypadkiem, w ogóle kompletnie nie znałem postaci Mike'a Clelanda jeszcze wiele lat temu. Jak ja tą książkę czytałem, to po prostu było to dla mnie takie zderzenie z tym, z czym ja od wielu lat mam do czynienia w kontekście UFO, dokumentowania w ogóle zjawiska UFO, bo to, na co ten człowiek zwraca uwagę, no jest bardzo uderzające w aspekcie właśnie wysokiej dziwności, z którą ja mam bardzo często do czynienia przy dokumentacji tych różnych zdarzeń ufologicznych, a szczególnie tych bliskich spotkań. Więc stąd bardzo taka duża inspiracja, która skłoniła mnie do tego, żeby w ogóle opisać i zasygnalizować w ogóle sylwetkę Mike'a Clelanda, stąd się pojawił artykuł w Nieznanym Świecie. Ale tak naświetlając w ogóle postać Mike'a Clelanda, tak jak mówiłem, ten człowiek wcześniej w ogóle się nie interesował tymi tematami, choć miał osobiste doświadczenia z UFO, miał kilka różnych takich obserwacji UFO, do których tak naprawdę nie przywiązywał jakiejś znaczącej wagi, prawda? On to traktował jako taką ciekawostkę i tam powiedzmy poczytywał sobie jakąś literaturę ufologiczną, a takie pierwsze zdarzenie, które było dla niego, jak on to opisuje w swoich książkach, taką inicjacją, takim początkiem w ogóle tego wszystkiego, to takie zdarzenie, bo w ogóle to też trzeba powiedzieć, że on jest
On jest zapalonym trackerem górskim, lubi dużo chodzić po górach, jest ze Stanów Zjednoczonych, więc bardzo często odwiedza góry skaliste. To jest takie jego ulubione miejsce różnych wyjazdów, wypadów górskich, jakichś biwaków i tak dalej. No i podczas takiego jednego wypadu, to było gdzieś bodajże w roku 2006, kiedy w ogóle zaczyna się ta jego historia z sowami, ze swoją taką dobrą przyjaciółką, wybrał się w góry. No i oni wspólnie tam sobie gdzieś nocowali na szczycie górskim. Była piękna, gwiaździsta noc, oni sobie siedzieli w śpiworach i sobie tak patrzyli w pięknie rozmierzone niebo. I nagle, dyskutując właśnie o takich aspektach duchowych, zobaczyli nadlatującą sowę, która zaczęła krążyć, najpierw jedna, nad ich głowami, po czym zaraz później pojawiły się dwie kolejne i tak trzy te sowy bardzo nisko nad nimi tak krążyły. I ten spektakl trwał nie kilka minut, ale wręcz nawet kilkadziesiąt minut, co było po prostu coś nieprawdopodobnego, znając zachowanie w ogóle sów. Ja gdzieś tam mniej więcej wiem, że sowy jako taki ptak drapieżny nocny jest bardzo, bardzo płochliwy i raczej unika ludzi. Bardzo rzadko można na niego natknąć. Mi się udało może dwa razy gdzieś tam przy jakichś moich różnych właśnie wypadach takich przyrodniczych podejść bardzo blisko sowy, więc to wydarzenie było dla niego, szczególnie na Majka Kolanda, takie bardzo zastanawiające, bardzo takie synchroniczne. Co ciekawe, tydzień później powtórzyło się, bo on z tą znajomą się spotkał znowu, wyruszył znowu w górę, akurat w jakieś inne miejsce gór skalistych. I wyobraź sobie, że oni znowu spotkali takie trzy sowy, które tym razem podleciały sobie blisko nich, usiadły sobie na gałęzi, chyba nawet zleciały na ziemię, były bardzo blisko ich, nie bały się w ogóle i z taką uwagą się im przyglądały. No i to zdarzenie już po prostu całkowicie obróciło w ogóle o 180 stopni jakby tę świadomość tego Majka Kolanda i on zaczął bardzo dużo czytać, zgłębiać wiedzę i gdzieś zamieścił na swoim blogu, a nie miał jakiegoś poczytnego bloga, mimo tego, że już był autorem jakichś książek, ale takich głównie właśnie dotyczących trackingu górskiego. On jest z zawodu w ogóle, pracuje w jakiejś agencji reklamowej gdzieś w Nowym Jorku, więc no, gdzieś tam miał jakiś tam swój blog, swój jakiś portal social mediowy. No i dziwna, niesłychana rzecz, że akurat na ten post zamieszczony odpowiedział nie kto inny jak Whitley Strieber, skądinąd znany autor kultowej już można powiedzieć książki Communion, Wspólnota, która była w końcu lat 80. okrzyknięta jako bestseller w ogóle. Według listy New York Timesa. Whitley Strieber napisał mu krótko, że trzy sowy zawsze przychodzą, tak dosłownie to cytuję, może nie dosłownie, ale tak prawie, szarzy zawsze przychodzą w trójkę, tak mu napisał. I takie zdarzenie jest symboliczne, rozgrywa się poza czasem i przestrzenią. Takie trzy krótkie zdania mu zamieścił, które po prostu go wysadziły z fotela całkowicie. On później zaczął swoją korespondencję z Whitleyem Strieberem. No i tak się narodziła w ogóle potrzeba i chęć zgłębiania w ogóle tych tematów. Kiedy on opublikował tą historię, jego skrzynka mailowa została zawalona praktycznie różnymi wiadomościami od ludzi, którzy opisywali mu przeróżne, bardzo podobne doświadczenia. I wszystkie, albo większość z nich była ściśle właśnie skorelowana i powiązana ze zjawiskiem UFO. No i tak się narodziła jego wielka przygoda właśnie z sowami i UFO, która no w sumie na polskim gruncie jest praktycznie w ogóle nieznana, tak? To jest taki zakres tematyki, który tak ogólnie nie został gdzieś tu poruszony, no bo te książki jego nie były wydane nigdy przez jakieś polskie wydawnictwo, więc temat jest kompletnie nieznany w Polsce. Chociaż muszę ci powiedzieć, że w literaturze ufologicznej często spotykaliśmy się z takim, no nie wiem, czy przekonaniem, czy z taką teorią, że osoby, które zostały porwane, często pamiętają te oczy przerażające u szaraków, no i że często one się kojarzą im na przykład z sowami, z oczami dużych zwierząt, koni, bydła i tak dalej. Ale wiesz, Quinlan zauważa coś takiego, że u ludzi, którzy mieli bliskie spotkania albo padli ofiarą abdukcji właśnie, ten motyw sów się bardzo często pojawia, to już wiemy, tylko że tak, te sowy, no jak powiedziałeś, występują w trójkę, są często nienaturalnie duże. Widok sowy może być ostatnim, który następuje przed missing timer.
Cleland pisze o takich sprawach. Missing time'em, czyli zagubionym czasem, zgubionym czasem. Sowy powracają też we wspomnieniach ludzi, którzy ten missing time mieli. Dobre pytanie, czy sowy, czy ich oczy? Bo sowa w wielu przypadkach jest takim wspomnieniem pokrywczym, za którym się mogą ukrywać obcy, szaracy, czy jak to woli Zeta retikulanie. Dlaczego? No bo niektórzy sugerują, że nasza świadomość, to jest tylko jedna z teorii, nie jest w stanie zaakceptować inności tych istot, inności obcych, a ich oczy, kształt głowy, może nawet taki, wiesz, charakterystyczny sposób poruszania się, po prostu się kojarzy z zachowaniem sowy. I tak zostają upamiętnione, tak zostają przyswojone przez nasz mózg. Cleland, jak powiedziałeś, coś też o tym wie z autopsji. Wspomniałeś tutaj co nieco o jego sylwetce i o jego książkach. Co ciekawe, w Polsce ukazały się jego publikacje, ale te o tematyce, powiedzmy, około turystycznej, bo on jest również, o czym mówiłeś, rysownikiem. Ale prócz książki ufologicznej pod tytułem Messengers, on ma też na swoim koncie jej kontynuację, która zawiera doświadczenia osób, gdzie ten wątek słów się pojawia. I może tutaj taki apel nasz na początku już, związany z tym, że jeżeli ktoś, że tak powiem, ma wyeksponowany motyw w swoich doświadczeniach paranormalnych, ufologicznych ptaka, jakim jest sowa albo innego zwierzęcia, no to niech się z nami skontaktuje. Zobaczymy, czy ta hipoteza Clelanda jest sprawdzalna na gruncie polskim. Ale wiesz co, wróćmy do tych jego osobistych spotkań. One były bardzo symboliczne. Jak on trafił, albo inaczej, jak zgłębił ten wątek łączący UFO z sowami? Jak wyglądały jego inne osobiste doświadczenia? Bo on odkrył prostą rzecz na pozór, ale też uderzającą w czułe struny. Bo jedni mogą pomyśleć, że te sowy to jest taka prosta mimikra. Na przykład, że obcy się upodabniają do sów, bo się ukrywają po prostu na widoku, tak? Że mają magiczne urządzenia, bo magiczne zdolności hipnotyczne i sprawiają, że świadek zapomina, pamięta tylko sowę, trochę do nich podobną, na pierwszy rzut oka. Ale może być też jakieś głęboko ukryte znaczenie, jakieś symboliczne, odnoszące się do sów. Bo wiele osób miało związane z nimi doświadczenia, ale zwróć też uwagę na inne wątki. Myślę, że one są bardzo ważne na początku, bo Cleland mówi coś takiego. Powtarza w sumie to, co mówił John Keel, że im bardziej on zaczął przyglądać się zjawisku UFO i tym wszystkim związkom, konotacjom, tym miał jakieś coraz dziwniejsze doznania. Innymi słowy, sprawdziło się takie porzekadło, taka niepisana zasada, że im bliżej się przyglądasz zjawisku UFO, tym ono bliżej się przygląda tobie. Tak, tak. Mike Leland wręcz się zafiksował w pewnym momencie, zresztą on to pisze w tej pierwszej książce. W pewnym momencie już to przyjął formę już takiej obsesji. On dziś w pewnym momencie nawet zaczął tłumić te swoje fascynacje związane z sowami i w ogóle zgłębianiem tych różnych relacji, historii, które do niego masowo już docierały na skrzynkę mailową, kiedy on otworzył swojego bloga i zaczął już nawet na YouTubie publikować różne podcasty, no to już... To już przybrało formę taką, no dla niego już w pewnym momencie wręcz taką trochę destrukcyjną psychicznie. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że to przybrało już taką zaawansowaną formę, czy też po prostu to zjawisko, tak jak tutaj wspomniałeś o tym, jego doświadczenia są takie bardziej kompleksowe, jak się okazuje, bo te obserwacje UFO, które on tam gdzieś tam sobie opisuje też w swojej książce, to są takie tam powiedzmy mało znaczące historie, że gdzieś tam widział jakiś obiekt przylatujący, i to mu się tam zdarzyło kilkakrotnie w życiu, ale najbardziej takie najistotniejsze to przeżycie dotyczy, jak się okazało, abdukcji, bo on miał po prostu takie wspomnienie, które traktował bardziej w formie snu, a nie jakiegoś realnego doświadczenia, ale później doszedł do przekonania, z tym, że nie jestem pewien tutaj, czy w ogóle poddał się kiedykolwiek regresji hipnotycznej. Wydaje mi się, że chyba nie. W każdym razie miał takie doświadczenie jeszcze z lat 90. gdzie pamiętał, że obudził się w swojej sypialni i spojrzał przez okno i zobaczył właśnie takie 4 czy 5 istot, które szły w kierunku jego drzwi frontowych. I to były takie, wiesz, klasyczne, humanoidalne postacie, najczęściej opisywane w ogóle w literaturze zachodniej, czyli takie szaraki. I on w pewnym momencie dostał taki przekaz telepatyczny do głowy na zasadzie takiej, że
słyszał głos, tak, to jesteśmy my. Jak dobrze kojarzę, tak mniej więcej to ten przekaz brzmiał. Nie bój się, nie przejmuj się, możesz teraz się położyć spać. I on w tym momencie akurat, to jest ostatnia scena, którą pamięta z tego snu i w pewnym momencie mu się ten film urwał. Dalej już nic nie pamięta, ale później jak dalej gdzieś tam zgłębiał te tematy, to okazało się, że takich podobnych historii miał więcej. No i traktuje siebie jako taką osobę, która doświadczyła prawdopodobnie kilkukrotnie jakiejś takiej abdukcji. A to spotkanie z sowami było właśnie takim punktem zwrotnym w jego historii, momentem, kiedy on po prostu otwiera swoją świadomość szerzej na wiele aspektów. Te sowy mu w tym pomogły, jakby można powiedzieć. A zdarzyło się jeszcze sytuacja oczywiście, że on gdzieś widywał te sowy częściej niż normalnie, ale to już nie były takie, powiedzmy, anomalne, jakieś takie wizyjne spotkanie, jak tamto zdarzenie w Górach Skalistych, gdzie te sowy po prostu podleciały bardzo blisko jego i jego przyjaciółki i to było takie po prostu nienaturalne, nierzeczywiste, jak on to opisywał. Ale jeszcze warto nawiązać do tego kontekstu, o którym tu wspomniałeś, czyli tego, że to, co poruszył w swojej książce, no faktycznie nie było jak takim nowum. Oczywiście w literaturze ufologicznej ten motyw sowy jest wyeksponowany i on się pojawia gdzieś tak mniej więcej już w latach 80., właśnie głównie za sprawą Witolda Stilbera, który jako pierwszy w ogóle zwrócił uwagę na to w kontekście swoich osobistych doświadczeń. Opisana historia przez niego w książce Communion mówi o tym, że jego w ogóle historia z obcymi zaczyna się wtedy, kiedy on pamiętał, że śniła mu się sowa. Kiedy on spał sobie gdzieś tam właśnie też na poddaszu chyba swojego domu, miał sypianie i po prostu pamiętał przez sen, że widział sowę i nie był pewien, czy to był sen, czy też po prostu realne doświadczenie, że on po prostu widział, że w oknie stała taka półmykówka z czarnymi oczami i patrzyła się na niego. A to była pora zimowa, kiedy on się przebudził, to no, pierwszy odruch był taki, żeby po prostu sprawdzić, czy to mi się faktycznie śniło, czy to po prostu była jakąś mara senna. Więc on otworzył okno, no i wiesz, cały ganek, całe poddasze było pokryte śniegiem i teoretycznie powinien się spodziewać tego, że w tym miejscu będą ślady widoczne sowy, ale oczywiście niczego takiego nie było. Późniejsze regresje hipnotyczne, które zresztą przeprowadzał Bud Hopkins na nim, on był jego pacjentem, pozwoliły stwierdzić, że tamtej nocy został uprowadzony, bo kolejne jego wspomnienia, które już zostały wyciągnięte z regresji, wskazywały na to, że on po prostu wyleciał jakby przez to okno, unosił się w powietrzu, był jakby niesiony przez lewitujące takie szarakoidalne postacie i trafił do takiego klasycznego statku. I później to zdarzenie jest takie, wiesz, klasyczne, prawda, że został poddany jakimś zabiegom i tak dalej. Że Witten Strieber zwrócił po raz pierwszy na to uwagę, no i później pojawił się wątek tak zwanego screen memory w literaturze ufologicznej, czyli tego takiego ekranu pamięci. Wielu badaczy, w tym między innymi Bud Hopkins, uważało, że obcy, którzy uprowadzali rzekomo ludzi, stosowali właśnie taką formę mimikry, takiego zatuszowania traumatycznego doświadczenia, które niejako było traumatycznym doświadczeniem dla wielu tych ludzi. I ten zapamiętany obraz sowy z takimi mocno wyeksponowanymi oczami był właśnie takim kamuflażem, który rzekomo obcy stosowali. Nie wiem, czy mogę się zgodzić w ogóle z taką koncepcją, bo jak głębiej sięgniemy w ogóle w tematykę uprowadzeń, abdukcji, to wyłania się taki bardziej złożony obraz niż taki oczywisty, jak na przykład Bud Hopkins sugerował w swojej książce, prawda? Kiedy poddawał regresji hipnotycznej różnych osób, które doświadczyły abdukcji, w tym m.in. Witolda Striebera. No tak, jak pamiętacie film w ogóle Wspólnota, to jest tam taka pamiętna scena na samym początku, kiedy Walken, który gra Striebera, mówi, że miał sen o sowie w tym swoim domku na odludziu. Powiedziałem, że jeżeli ktoś przygląda się UFO, to ono, tak jak otchłań, zaczyna patrzeć na ciebie. Tyle, że to już nie jest tak do końca, jak wiele osób myśli, że cię śledzą. To są wątki osadzone głęboko w psychologii, zagadkach świadomości, naturze naszej rzeczywistości. UFO to jest zjawisko subtelne, podkreśla to i udowadnia Cleland, oddziałujące zarówno na poziomie materialnym, jak i psychicznym oraz takim symbolicznym. Dlatego tak je trudno zrozumieć, a kiedy słyszymy, że ono wykorzystuje symbol sowy, albo maskowanie z tym związane, to niektórzy mogą się złapać za głowę i powiedzieć, że to są absolutnie brednie. No ale, zresztą zaraz do tego dojdziemy. Ale słuchaj, no świadkowie właśnie często mówią, że
ostatnia rzecz, jaką pamiętają przed missing time'em, Cleland nawet tam opisuje takie przypadki, no to jest widok sowy. Czasami to jest więcej niż jeden świadek, tak? Ale z literatury wiemy, że osoby uprowadzane reagowały alergicznie na przykład na widok oczu innych zwierząt, konia, krowy i tak dalej. O czym nam to mówi? Bo tutaj właśnie to poruszyłeś. Czy te istoty stosują mimikrę z udziałem słów, bo wiedzą, że są do nich podobne tak naprawdę? No bo spójrzcie po prostu na wizerunek szaraka, na jego głowę. Przede wszystkim na oczy, które się rzucają jako ten pierwszy element widoczny. Sowa wygląda w sumie dość podobnie, nie mówi, że identycznie, ale nasuwa pewne skojarzenia jednak. I ten nasz pierwotny mózg interpretuje i sowę, i szaraka w podobny sposób, podejrzewam. I u świadków abdukcji jest tak, że oni często pierwszą rzeczą, którą sobie przypominają, nawet wiesz, świadomie są te wielkie, przeszywające oczy. I stąd to podobieństwo może do słów. Czyli rozwiązanie zagadki może wynikać z tego, że po prostu mózg nasz podobnie traktuje wizerunek i tego szaraka zeta reticulanina i wygląd zwykłej sowy. Zresztą moje przemyślenia są bardzo, bardzo podobne do twoich, tak? Ja nie traktuję tego dosłownie, tylko wydaje mi się, że po prostu tutaj działa, w taki sposób działa umysł, że przepuszcza to przez filtr jakby swoich, nie wiem, poprzez filtr poświadomości, że jest to jakaś taka forma autonomicznej blokady naszej świadomości w zderzeniu z czymś kompletnie niewytłumaczalnym, czymś, co nie mieści się w ogóle w kategoriach naszych zjawisk, więc być może taka symbolika sowy jest po prostu jakby taką kolektywnym wplotaniem w ogóle naszego umysłu kontekst takiego spotkania, zdarzenia, tak? Być może, nie ukrywajmy, no bliskie spotkania z UFO rozgrywają się, wszystko na to wskazuje, gdzieś na planie innej rzeczywistości, tak? I są przepuszczone przez filtr naszej świadomości i w przeróżny sposób zapamiętują ludzie przebieg tych wydarzeń. Te motywy z podświadomości przeplatają się bardzo często w tych spotkaniach. Być może jest to jakaś taka forma takiej właśnie autonomicznej ochrony, takiego, żeby nasze wspomnienia nie były traumatyczne. I stąd właśnie takie ciekawe doświadczenia, których Michael zebrał no, całą masę. Ta książka jest naprawdę bardzo pokaźna, bardzo duża, ta jego pierwsza. I on opisuje wiele takich historii właśnie, gdzie no, nie tylko powiedzmy ktoś widział jakąś sowę, która w ogóle zapowiadała jakby pojawienie się UFO. No takich historii jest też oczywiście mnóstwo, ale warto przytoczyć takie historie, które mówią o tym, że te sowy, które się pojawiały gdzieś tam, a nawet nie było w tym zdarzeniu niczego takiego szczególnego, ale te sowy były po prostu nienaturalne, w sensie rozmiaru, w jakiejś formie ukazywały. Czy miały takie nienaturalne rozmiary, czasami miały metr wysokości. No, są takie historie bardzo często przytaczane przez Michaela Clanda, gdzie ktoś jedzie samochodem i nagle na środku drogi stoi taki wielki monument, który jest sową, ale tak naprawdę nią jakby nie jest. Jest taka ciekawa historia, którą właśnie przytacza w książce, która się rozegrała gdzieś tam chyba w stanie Nowy Jork. To jakiś anonimowy informator przekazywał tą historię Mike'owi, gdzie mówił właśnie o tym, że jechał w odwiedziny do przyjaciela i nagle po prostu stanął samochodem, bo przed nim stała na drodze wielkości chyba około metra właśnie taka sowa, która się w ogóle nie bała, stała w miejscu i po prostu była jakby zahipnotyzowana. On chyba nawet wychodził z samochodu, żeby się temu przyjrzeć blisko, ale później mu się gdzieś ten film dosłownie urwał i kolejną rzecz, jaką pamięta, to, że on podjeżdżał tym samochodem pod podjazd domu swojego przyjaciela, do którego się udawał. No i później, kiedy wszedł do środka, to okazało się, że człowieka nie było przez godzinę i tamten znajomy już był strasznie zezłoszczony, bo byli umówieni na coś, mieli gdzieś chyba wyjść, a tak naprawdę człowiek się spóźnił na spotkanie. I on oczywiście tego nie pamiętał i z tego, co kojarzę, to ta historia ma jeszcze swój ciąg dalszy, bo ten informator Majka później chyba się poddał regresji hipnotycznej, no i później się okazało, że tam były zgubione wątki, które dotyczyły właśnie już takiego klasycznego uprowadzenia. No ale rozmiar tej sowy był taki bardzo zastanawiający. Największa sowa, jaka występuje w Stanach. Znaczy to jest puchacz wirginijski chyba. Puchacz, tak. I on ma gdzieś wzrost może około, maksymalnie te ptaki mają gdzieś około 50 centymetrów, może 60, tak. No ale nie na pewno gdzieś koło metra. No takich historii jest bardzo dużo, które Mike opisuje, które właśnie dotyczą takich nienaturalnych rozmiarów, takich, no to już przechodzi wręcz w taki folklor, taki żywy folklor. To też sobie tam gdzieś zasygnalizujemy w ogóle w kontekście tutaj tych historii związanych z sowami UFO.
Ale oczywiście są też te spotkania takie z naturalnie wyglądającymi sowami, aczkolwiek ich zachowanie jest co najmniej zastanawiające, kiedy właśnie one zapowiadają jakby pojawienie się UFO. Jest taka fajna historia, do której mi się akurat udało dotrzeć gdzieś w literaturze ufologicznej szwedzkiej. Nie wiem, czy ta historia była opisywana przez Majka, nie kojarzę. W każdym razie jest taka fajna historia, która się rozegrała już tam dawno temu, w latach 60. gdzieś. Nie powtórzę ci nazwy miejscowości, bo to jest trudna do wypowiedzenia nazwa szwedzka. W każdym razie trójka takich chłopaków sobie jechała, wiesz, jechała sobie chyba motorami i wracała właśnie do domu gdzieś późno porą wieczorową. I wiesz, i oni się zatrzymali gdzieś za potrzebą. I nagle jeden z nich lekko się oddalił od grupy i zobaczył sowę, która sobie gdzieś tam siedziała na krzaku, blisko niego. I nagle, wiesz, on chciał pokazać tą sowę, że ona jest taka w ogóle mało puchliwa, jakaś taka przygaczona swoim kolegom. I jeden z nich nagle zaświecił lampą z motoru w stronę tej sowy, żeby ją oślepić. I w tym momencie nagle się okazało, że sowa nagle znika, a z tyłu za nią wisi w powietrzu, wiesz, taki sporych rozmiarów obiekt dyskoidalny. No i później się dzieją niezwykłe rzeczy, bo ten obiekt w pewnym momencie gdzieś tam ląduje w pobliżu, unosił się gdzieś tam na niewielkiej wysokości. Nagle się pojawia jakaś dziwna mgła, w której on ląduje. To jest też w ogóle bardzo charakterystyczne tak, w ogóle w takich spotkaniach. Świecący taki, wiesz, z pierścieniami obiekt i on w pewnym momencie gdzieś tam odlatuje. I kiedy oni przyjeżdżają do domu, to okazuje się, że też im właśnie zabrakło chyba tam 30 minut czy 40 minut. Też taka bardzo fajna historia, tak w kontekście słów. Jest jeszcze jedna taka ciekawa historia, do której też mi się udało dotrzeć już tak po latach. Jeszcze zanim jak wpisałem artykuł do Nieznanego Świata, to nie miałem tej historii gdzieś z tyłu głowy, ale też właśnie z literatury szwedzkiej, gdzie dwie kobiety, które zobaczyły taki obiekt lądujący w kształcie cygara, z takimi odstającymi jakby kolcami i kiedy nagle ten obiekt się obrócił bokiem do nich, gdzieś rzecz, historia z lat 90., to nagle w okienku zobaczyli postać z głową sowy. I ten obiekt wylądował i w pewnym momencie otworzył się właz i ta postać wyszła do nich, miała właśnie, była ubrana jakby w taką pelerynę i zamiast głowy, taki no powiedzmy człowieka głowy, miała głowę sowy z takimi właśnie mocno wyakcentowanymi oczami koloru czarnego. Także to jest taka niezwykła historia. Później jest motyw taki, że ta kobieta wchodzi do tego pojazdu i gdzieś tam jej się też film urywa. No, taka niezwykła historia. To warto też podkreślić, że takiej historii praktycznie nie ma w ogóle w naszej polskiej literaturze ufologicznej, prawda? Ale o tym jeszcze będziemy mówić. Tak, ciekawe to wszystko jest, powiem ci, bo jak się spojrzę na to pod kątem hipotezy przedstawionej niedawno przez doktora Bernardo Kastruba, o której mówię na kanale, to też jest ciekawy wątek, no bo Kastrup mówi wprost, UFO czymkolwiek jest, to nie może się z nami komunikować werbalnie, wpływa na głębsze struktury świadomości, stąd się porozumiewa z człowiekiem językiem symboli. I zauważ, że często po prostu rzeczywiście świadkowie widzą symbole, symboliczne sceny, ta siła przemawia do nas w sposób taki, bo inaczej nie umie, nie wiadomo czemu. Więc dlaczego akurat sowa? I tutaj ciekawa sprawa, wiesz, bo jak sobie popatrzymy na historię człowieka, to się okazuje, że to niezwykle symboliczny ptak, czczony już w prehistorii. Jako symbol sowa jest pełna sprzeczności tak naprawdę, bo symbolizuje na przykład śmierć. Pradawne wizerunki sowi i bogini uosabiały prawdopodobnie jakieś bóstwo zmarłych, no ale sowa była też przecież ptakiem Ateny, bogini mądrości. Do dzisiaj ona jest uznawana w kulturze europejskiej za symbol mądrości. No ale też równolegle jest symbolem świata cienia, oznacza mroczne siły, tak? Niekoniecznie złe, ale też żyjące w cieniu w nocy. Ale przecież też sowa się pojawia w ikonografii chrześcijańskiej obok ukrzyżowanego Jezusa. Ale wiesz, sowy to nie wszystko, bo podtytuł książki Clelanda mówi nam też o synchronicznościach. I tutaj jest sprawa troszeczkę trudna, bo powiem to, co mówię zawsze, że to jest materiał na osobny odcinek. Ale jak ty definiujesz synchroniczności? Bo niektórzy mówią, że to są nieprzypadkowe, głębokie w swoim znaczeniu przypadki. One mają ogromne znaczenie, także w ufologii. Jak patrzę na to Clelland i dlaczego właśnie sowy i synchroniczności? On tłumaczy to w tym sensie właśnie tak, jak to nawiązałeś bardzo pięknie do folkloru, do wierzeń ludowych, z tym, czym sowy były kojarzone.
Mówiłeś tutaj o tym, że były kojarzone z tą domeną ciemności. Myślę, że ta domena została im przypięta szczególnie przez kulturę chrześcijańską, gdzie bardziej były kojarzone właśnie z tą domeną śmierci, były utożsamiane z jakimiś takimi zwiastunami śmierci, ale bardziej w takim kontekście szamańskim sowy chodzą za takich duchowych posłańców, za takich zwiastunów nadchodzących przemian albo symboliki takiej udzielającej odpowiedzi na jakieś postawione duchowe pytania. I to bardzo się fajnie łączy właśnie z synchronicznością, do której Mike nawiązuje. I tak jak w zasadzie ja tłumaczę sobie tą synchroniczność, bo ona jest bardzo, no, tak obecna, można powiedzieć, w kontekście UFO, bliskich spotkań, tak? Bo ludzie, którzy, powiedzmy, są osobami sensytywnymi, bardzo często mają dużo takich doświadczeń i te doświadczenia z UFO otwierają ich na pewne różne aspekty. W tym sensie, że stają się bardziej uduchowieni, otwierają się tak jakby szerzej swoją świadomość, otwierają na taką otaczającą rzeczywistość. I to jest to, o czym mówi w ogóle Mike, po prostu pisząc tą książkę, zbierając te różne relacje, on przechodził w ogóle takie etapy jak dosłownie jak szaman, czyli to przeżycie gdzieś tam z dawnych czasów, ta abdukcja, domniemane uprowadzenie, było jakby doświadczeniem, które gdzieś w nim siedziało głęboko, ale za sprawą doświadczenia z tą sobą było jakby przebudzeniem się takim, wiesz, taką inicjacją. On przechodził te wszystkie szczeble takiej przemiany duchowej. Nie wiem, czy wszedł w etap jakiegoś oświecenia wręcz takiego, który jest jakby końcowym etapem tych eksploracji szamańskich, natomiast przytacza wiele różnych historii ludzi, którzy w swoim życiu ta nieprzypadkowa przypadkowość im bardzo często towarzyszyła i gdzieś w tym wszystkim były sowy, które pojawiały się nieoczekiwanie w jakimś momencie i później się coś wydarzyło w ich życiu, takiego szczególnego, ważnego. I te sowy były jakby takim miejscem, takim momentem, gdzie wyciągały tą kurtynę jakby tajemnicy, prawda? I wtedy człowiek doznawał jakby takiego właśnie oświecenia wręcz duchowego. Więc ta synchroniczność jest tutaj w ten sposób wytłumaczona i ja się z nią w zasadzie utożsamiam, jeśli patrzę przez ten pryzmat na to, jak ludzie, którzy doświadczają bliskich spotkań z UFO, przechodzą tę swoistą przemianę, że stają się właśnie bardziej uduchowieni, bardziej sensytywni, bardziej empatyczni na różne aspekty życiowe, budzą w sobie różne jakieś takie zdolności takie parapsychologiczne, pozazmysłowe, związane jakby z czynnikiem C i to wszystko jest jakby ze sobą powiązane. To jest bardzo trudne oczywiście do gdzieś jakiegoś takiego głębszego spojrzenia na to, dlatego jak ktoś sięgnie po książki Mike'a Kolanda, to zauważy na pewno wielokrotnie, że on w pewnym momencie już sam nie wie, w którą stronę idzie, ale widać, że to, co pisał, płynęło głęboko z jego serca jakby. To nie było jakby takie, to wręcz można powiedzieć taka forma autonomiczna była przekazu w tej książce. On sam nie wiedział czasami, do którego momentu doprowadzi go to zgłębianie tej tajemnicy związanej z sowami, UFO i synchronicznością. Tak, bo szczerze mówiąc nie wiadomo, gdzie to prowadzi. No, z jednej strony sowy mogą być tym, wiesz, wspomnieniem pokrywczym, tak, że to screen memory jest, bo kosmici się pod nich, pod sowy podszywają. Z drugiej strony mamy ten aspekt symboliczny i transcendentalny. Ale wracając do synchroniczności, no to są nieprzypadkowe zbiegi okoliczności, w których zawarty jest jakiś znak od rzeczywistości albo od Matrixa, skierowany do odbiorcy. Synchroniczność to jest też coś, co się dzieje poza zasadą przyczynowości, a sceptycy mówią, że to są po prostu zwykłe zbiegi okoliczności, którym człowiek nadaje, no, nadmierne znaczenie. Twórcą terminu synchroniczność jest Carl Gustav Jung, który wiele na ten temat pisał i uważał, że to, co powiedziałeś, że synchroniczności mogą być takimi katalizatorami świadomości. One nas łączą z niejawną rzeczywistością. My jej nie widzimy, ale ją odczuwamy. To tak jakby, wiesz, no jakiś Matrix dawał nam znać przez drobne rzeczy. Takie bardzo, bardzo drobne. Ja tutaj dam przykład tak na szybko synchroniczności według Junga. Otóż pewnego dnia była u niego pacjentka, która opowiadała mu sen swój o złotym skarabeuszu. I w pewnym momencie, gdy ona mu o tym mówiła, to Jung usłyszał takie charakterystyczne drapanie, stukanie w szybę. Odwrócił się i okazało się, że za tą szybą jest chrząszcz, złotawka.
taki występujący też w Polsce, po prostu złoty żuczek, pięknie połyskujący. On wygląda jak złoty skarabeusz. I on wpuścił go chyba i powiedział: oto pani skarabeusz. Są różne typy synchroniczności, o czym też trzeba powiedzieć. Na przykład serendypia. Serendypia to jest przypadek, kiedy nagle się odnajduje coś, czego się szukało. I to, wiesz, na ślepy traf. Na przykład szukasz jakiejś informacji w książce, otwierasz ją na pałę po prostu i okazuje się, że tam jest coś, czego szukałeś. Albo znajdujesz przypadkowo informację o czym myślałeś dzień wcześniej. To jest serendypia. To jest wszystko bardzo skomplikowane, bo wychodzimy od takiego punktu, jakim są bliskie spotkania, w których osadzone są sowy. Okazuje się, że analiza tego sięga bardzo głęboko. I to na takie pola, których nawet takie tuzy jak Jung nie potrafią wytłumaczyć. Ale czy twoim zdaniem tego typu zdarzenia, te synchroniczności sugerują, że my jesteśmy osadzeni w jakimś matriksie i w tym matriksie też jest osadzone UFO? Ja nie wiem, czy pamiętasz to, co mówił dr Mack, że on twierdził, że abdukcje poza tą swoją otoczką taką brutalną są paszportem w kosmos. One otwierają naszą świadomość w dość brutalny sposób. I tu jest podobnie, że poprzez te dziwne doznania człowiek otwiera się niejako na rozumienie tych domen bytu, tych domen Matrixa, gdzie sobie te, powiedzmy, istoty, szaraki, wszystkie istoty nieludzkie żyją. My z nimi się nie porozumiemy słowami, ale możemy się porozumieć symbolami, bez względu na to, skąd oni przybywają. I to już wchodzimy na takie tematy, które nam wskazują, że UFO jest też po coś, że to, no bo wiesz, jakby nie było, świadkowie to widzą, świadkowie to przeżywają, zmieniają swoją świadomość, zmieniają swoje podejście do życia. Nie zawsze jest to w dobrym kierunku, trzeba powiedzieć, że czasami dostają syndromu proroka, prawda? Zaczyna im się troszkę za mocno im to wchodzi, tak jak Clelandowi. Wracam do tego pytania, czy twoim zdaniem to, co mówi Cleland, to, co mówią inni, że UFO jest głęboko symboliczne, osadzone jest głębiej w parapsychologii niż nam się wydaje. Czy tam należy szukać wyjaśnienia tego zjawiska? Bo są przecież tacy, którzy cały czas, i to jest nawet lansowane przez biuro ARO i Pentagon, wierzą, że UFO to nic więcej jak obiekty materialne i tutaj żadne inne rozwiązania nie wchodzą w grę. No ja nawet patrząc przez swój przyznak własnego archiwum, własnych doświadczeń wieloletnich, mogę z całą pewnością stwierdzić, że to zjawisko ma bardziej naturę parafizyczną niż fizyczną, albo gdzieś balansuje pomiędzy, jest osadzone na granicy tych dwóch światów, to o czym mówiłeś, nie? Tak, w kontekście tego, co John Mack tłumaczył, w jaki sposób tłumaczył zjawisko abdukcji, tak, że właśnie te zdarzenia rozgrywają się na granicy jakby tych dwóch światów, że te doświadczenia z jednej strony są takie niezaprzeczalne, prawdziwe, ale jednocześnie takie głęboko metaforyczne, archetypowe. To wszystko się wiąże z tą transcendencją, taką duchowością. Można porównać wręcz świadka UFO do takiego trochę szamana, który głębiej wsiąkając w to, coraz bardziej ma styczność z tym zjawiskiem i jednocześnie przechodzi te różne stopnie inicjacji swojej duchowości, prawda? Bardzo fajnie ujął to właśnie Mike w swojej książce, napisał w kontekście słów coś takiego, że kiedy ktoś śpi głęboko, szeptanie go nie obudzi, a czasami trzeba nim naprawdę wstrząsnąć, a jeśli to nie zadziała, to myśli sowy. To jest takie jego motto, które przywija się w książce i myślę, że to jest taka piękna esencja w ogóle tego, dlaczego te sowy się pojawiają. Ja tłumaczę to sobie w dwojaki sposób. W kontekście właśnie tego screen memory, że faktycznie tak może być, że nasz umysł działa tak autonomicznie i kreuje właśnie taki obraz symboliczny w takich doświadczeniach, gdzie zamazuje coś po prostu i przesuwa to obszar jakby podświadomości, ale ten aspekt taki spotkań z tymi żywymi sowami, które są prawdziwe, fizyczne i które przyciągają jak magnes ludzi, którzy właśnie mają bardzo często spotkania z UFO, są tacy bardzo sensytywni. Wydaje mi się, że po prostu ich świadomość w tym pewnym momencie balansuje właśnie na granicy tych dwóch światów, a to, jak już mówiliśmy, że sowy są takimi trochę duchowymi posłańcami, mam wrażenie, że to są ptaki, które są bardzo wrażliwe na pewne wibracje. Być może umysł generuje pewne wibracje,
znajdując się w jakimś takim stanie, nie wiem, zmienionej świadomości, bo jeśli założymy, że bliskie spotkanie z UFO rozgrywa się gdzieś tam na planie innej rzeczywistości i wtedy człowiek doświadcza takich zmienionych stanów świadomości, to być może te wibracje, które towarzyszą takiemu zdarzeniu, takiemu zjawisku, przyciąga takie ptaki jak sowy. I stąd może są one tak mocno osadzone w ogóle w wierzeniach ludowych, w aspekcie właśnie takim duchowym, mrocznym, mistycznym. Pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl też, kiedy się mówi o tej niezwykłości sów, to one są po prostu inne niż reszta ptaków. I pewnie nasi przodkowie to też zauważyli i dlatego przypisywali im takie znaczenie. Druga rzecz, faktem jest, że spotkania z UFO zmieniają świadomość, że one rzeczywiście są swego rodzaju katalizatorem, tylko że ja zauważam, że u wielu świadków inaczej, że u każdego świadka to idzie w inną stronę. Ja spotkałem wiele osób, które rzeczywiście były mądrzejsze po swoich doświadczeniach, tylko tego nie okazywały, ale spotkałem też takie osoby, które po bliskim spotkaniu czuły się praktycznie Damian drugim Majerem, UFO prorokiem, rozgłaszały na cały świat, co im się przydarzyło, stawali się, wiesz, takimi chałupniczymi nauczycielami duchowymi. To się zdarza, to się zdarza. Jest to interesujące, tylko czy to, wiesz, z tej perspektywy jest dobre, no bo rzeczywiście ta świadomość się jakoś podnosi. No, to brzmi bardzo ezoterycznie. Wspomina inicjacje właśnie szamańskie, wiesz. Bo przecież bardzo wiele dowiedzieć się właśnie takich różnych wątków, czytając literaturę taką właśnie dotyczącą szamanizmu. Tam bardzo często się przewija ten motyw, że te zmienione stany świadomości mogą po prostu człowiekiem tak zafiksować i trzeba umiejętnie balansować jakby swoimi zmysłami, aby nie wejść w jakąś taką, wiesz, ślepą uliczkę. To, o czym mówisz, że niektórzy się fiksują, po prostu sobie nie radzą z tym przepływem różnych informacji. Mówiąc prościej, ten świat, ta sfera odbierania rzeczywistości, ten wstrząs, który gwarantuje spotkanie z czymś takim jak UFO, ale przecież o czymś podobnym mówią też ludzie, którzy mieli śmierć kliniczną, on otwiera szerzej oczy, tylko że tam też można się zgubić. Można się tym zachłysnąć. To nie jest tak, że to jest prawda oczywista. Warto o tym pamiętać. Będziemy jeszcze kiedyś o tym rozmawiać. Wiesz, wrócę na chwilę do tego Junga jeszcze, bo on miał też swoją teorię na temat UFO. Rozpatrywał to pod kątem takim psychologicznym, dosłownie trzy zdania. Według niego UFO pochodziło ze zbiorowej nieświadomości. Wiązało się z trudnymi doświadczeniami wojny. I miało charakter symboliczny i było w pełni wytłumaczalne ludzkimi doświadczeniami, przeżyciami, symbolami. Zatem ufolodzy, chociaż biorą pod uwagę koncepcję Junga, tak jak Wale, to mówią, że jednak UFO jest trochę materialne, albo inaczej, materialne i mentalne jednocześnie, ono nie jest czysto psychologiczne. Czyli ono ma też naturę namacalną, jakby nie było, tylko jakoś inaczej, nie wiem jak, ale inaczej. Ono pochodzi z innej natury i z innej rzeczywistości. Jest zarówno czymś z myśli, jak i z materii i nie można go jedynie ograniczać do sfery przeżyć. Czyli UFO może pochodzić z innej rzeczywistości, ale może być też takim, wiesz, jakimś tworem z Matrixa. No, przekładając to na język właśnie, powiedzmy, takiej fizyki kwantowej, mówimy o czymś takim, jak jakieś takie pole świadomości, pole informacji, które jest jakby taką niezależną domeną bytu, która potrafi wpływać na naszą świadomość, powiedzmy. Tak, nas ogólnie, wiesz, religia, trochę też filozofia nauczyły myśleć tak, że wszystko, co jest we wszechświecie, jest ogarnialne naszym rozumem. Zresztą mówi nam o tym też chociażby nauka, fizyka, także i matematyka, że cokolwiek się w kosmosie dzieje, jest opisywalne za pomocą matematyki. Natomiast fakt faktem, rzeczywistość i wszystkie jej składowe, w tym te części niejawne, mogą być tak skomplikowane, że my sobie musimy zdać sprawę z tego, że nasza matematyka, nasz umysł tego nie ogarnia. I co pozostaje? Trwać, żyć, egzystować tutaj z tymi wszystkimi dziwnościami, jak robią niektórzy, i godzą się na to z otwartym umysłem, podchodząc do tego typu zdarzeń. Ale jest też drugi typ ludzi, którzy po prostu rzucają się w wir doświadczeń mistycznych i przypisują temu
jakieś znaczenie. No to są, wiesz, wszyscy eksperienserzy, czasami kontaktowcy, ci, którzy nie kłamią. Moim zdaniem niektórzy kłamią. I tak to wygląda. UFO coś zmienia w człowieku, tylko czy na dobre, tego nie jestem pewien. Ale wiesz, to porzućmy te parapsychologiczne interpretacje, o których mówi Cleland, psychologiczne też, i przejdźmy do tej prostszej wersji. A co z hipotezą mimikry? Bo skoro świadkowie spotkań z UFO, abdukcji, oni zapamiętują zwierzęta, to może być też tak, że koniec końców obcy mogą być dosłownie wszędzie. Skoro oni się potrafią podszyć pod sowę, to mogą w sumie pod wszystko, pod każdy przedmiot. Jeżeli mogą implantować do ludzkiej głowy dosłownie każdą informację, to mogą być wszędzie. Mogą wytworzyć w człowieku dowolne wspomnienia, a pod sobie się podszywają dlatego, bo tak sobie upodobali, bo wiedzą, że ten ptak jest po prostu obecny w każdej prawie kulturze, jest głęboko symboliczny, a ponieważ obcy nie rozumieją ludzkości i robią tak, bo myślą, że tak jest dobrze, no to nam tłumaczy, dlaczego Cleland tak się na tych sowach skupił. Czy on bierze to pod uwagę, że to może być po prostu zwyczajna mimikra, że tutaj nie ma żadnej psychologii, że oni się tak pojawiają, bo tak se umyślili, bo po prostu akurat jest im to na rękę, że oczy sów i oczy szaraków łączy lekkie podobieństwo. Lekkie. Tak jak czytałem to z kontekstu jego przemyśleń, wydaje mi się, że on chyba bardziej się skłania do tej sfery duchowości niż do tego, że jest jakiś czynnik zewnętrzny, który powiedzmy ingeruje naszą świadomość i manipuluje nią w takim sensie, żeby tuszować pewne obrazy doświadczenia. Ja, jak ci mówiłem, skłaniam się bardziej ku temu, że ten motyw jest oczywiście obecny i on jest faktem, jeśli chodzi o takie kwestie właśnie tego, że po prostu te obrazy są jakby formą taką zakamuflowania, ale bardziej się skłaniam ku temu, że jednak tak działa nasz umysł, tak działają mechanizmy naszego umysłu i to wszystko, jak idzie przez ten nasz filtr świadomości, to jest zakłócone w takiej postaci. A skojarzenia wynikają po prostu z naszej percepcji postrzegania rzeczywistości. Sowa, bo myślę, że tutaj tego przykładem, chociaż jak wiemy w literaturze, to nie była tylko zawsze sowa, bo przecież takie przypadki gdzieś jakichś takich zakotwiczonych obrazów zwierząt, głów zwierząt, no, dotyczyły nie tylko sów, ale dotyczyły różnych zwierząt, wilków, saren, jeleni, prawda, więc no, to jest też takie wieloaspektowe, aczkolwiek praktycznie sowy są tutaj na piedestale, można powiedzieć. Tak, zobacz, że to podobieństwo nie dotyczy tylko, no nie wiem, budowy oczu, ale też charakteru spojrzenia, tego zwierzęcego, magnetycznego, hipnotyzującego spojrzenia. Ja ogólnie się nie do końca zgadzam z Cleelandem, że to właśnie sowy odgrywają jakąś szczególną rolę. Nie wiem, czy pamiętasz, na pewno pamiętasz, jakie emocje wzbudzała oryginalna okładka Wspólnoty Strivera. Niektórzy mieli sobie pod jej wpływem przypominać, ponieważ była taka sugestywna, że też mieli jakieś tam doznania. I moim zdaniem pierwotne pokłady naszego mózgu mają zakodowane pewne symbole zwierzęce, pozostawione nam przez naszych praprzodków. I tu jest szerszy zestaw niż tylko sowa. Jest tam... To jest taki archetyp, prawda? Tak, jest tam wąż, ryba, insekt, wilk. No i sowa oczywiście. I nasi przodkowie po prostu albo czcili te zwierzęta, albo się ich bali. Jednych się bali, inne podziwiali. I w sferze archetypów, o których mówisz, o których wspomina Jung, te symbole przetrwały po prostu do dzisiaj. I świadkowie UFO nie mówią tylko o sowach, bo zobacz, często gdy czytamy literaturę na temat abdukcji, to się pojawiają inne wzmianki, o tym już mówiłem. Że szaracy mają oczy jak u krowy, tam jelenia i tak dalej. Ale przecież porównania są do modliszki. Zobacz, że przecież ufonausi mają często cechy insektów, gadów. Dlatego myślę, że Cleland dotknął tylko pewnego wycinka fascynującego zjawiska. Tak, ale weź pod uwagę to, że to może mieć też aspekt taki regionalny. Bo kiedy ja wertowałem naszą literaturę ufologiczną, to natknąłem się naprawdę na niewiele jakichś takich historii, bo prawie że wcale ich nie było w naszej literaturze ufologicznej, jeśli chodzi o takie motywy jak sowa, więc myślę, że jest to domeną po prostu regionu i to wynika po prostu właśnie z archetypicznych jakichś zakodowanych motywów, symboli
konkretnie odnoszący się powiedzmy do kultury, nie wiem, anglosaskiej. Tam się przewija ten motyw szaraka. Natomiast jak spojrzymy w ogóle na polskie przypadki, czy na tutaj na jakieś europejskie, no to tego jest mniej, albo wcale. Bliskie spotkania trzeciego, czwartego stopnia w Polsce, no to przecież mamy najczęściej do czynienia z postaciami humanoidalnymi, które wyglądają czasami, albo bardzo często jak my ludzie, prawda? Bo może mają jakieś takie nienaturalne cechy, ale bardzo rzadko się przewija ten motyw takich dużych, czarnych, skośnych oczy, powiedzmy, nie? Wiesz co, to wynika też z pewnej specyfiki polskiej ufologii, bo zauważ, że praktycznie do czasów, kiedy ja, ty, Arek, Ivelios i inni zaczęli zbierać te dziwności, to one się co prawda czasami pojawiały w literaturze, ale naprawdę, bądźmy szczerzy, przez długie, długie dekady panował w naszym kraju taki pogląd, że UFO to jest to zjawisko kompletnie materialne. Tutaj na interpretacje zbyt głębokie nie ma miejsca. Jeżeli ktoś coś widział, to widział coś materialnego. Jeżeli ktoś został porwany, to został porwany przez szaraków i koniec. To niestety się mocno wybija i są osoby, które, muszę powiedzieć, tłumiły tego rodzaju poglądy. Przez lata kształtowały obraz zjawiska, żeby on pasował, wiesz, do tej klasycznej wizji, ich wizji. Czy ty w swoim archiwum masz przypadki, w których pojawiły się chociaż jakieś podobieństwa do tych tendencji czy zjawisk opisanych przez Clelanda? Bo jednak, chociaż te sny się pojawiają rzadko, to powiem ci, że czasami można natrafić na ślad tej tendencji, tego zjawiska, o których Cleland wspomina. Ja tak na szybko może powiem, co u siebie znalazłem. Wiesz, całkiem niedawno napisała do mnie pewna pani, która miała niezwykłe doświadczenie z dzieciństwa. Niestety wszyscy świadkowie nie żyją. To było tak, że ona była wtedy pod opieką swojej babci i krewnych, znajdowali się na wsi. W pewnym momencie doszło do przedziwnego zdarzenia, którego natury ta pani nie jest w stanie do dzisiaj sobie wyobrazić, uzmysłowić, wytłumaczyć. Chodzi o to, że w pewnym momencie zapanował na podwórku, bo te panie siedziały przy stole, dzieci się bawiły, straszny tumult, straszny szum, poruszenie, tak jakby coś zobaczyły. Przy czym tak, ta pani, która do mnie napisała, jako jedyna żyjąca świadek, mówiła, że poczuła, że jest w jakiejś kapsule czegoś. Nie widziała, co się wydarzyło. Sądząc po reakcjach reszty, musiało to być coś bardzo, bardzo interesującego. Natomiast jej siostra, wyobraź sobie, też niestety nieżyjąca, zapamiętała to zdarzenie tak, że z lasu wyszła istota, stworzenie, które przypominało tygrysa. Takiego bardziej, nie wiem, zabawkowego, fantazyjnego, ale jednak i zaczęło do niej machać ręką. Czyli tutaj nam wkracza w zasadzie teoria dystorsji, prawda? Każdy zobaczył to, co chciał widzieć. Niestety to jest zdarzenie sprzed lat, może jeszcze kiedyś do niego wrócę. Ale przeczesując różnego rodzaju historie, no to znajdujemy opowieść z miejscowości Budziwój. O tym pisał Arek Miazga i tam mamy taką sprawę, kiedy pewna świadek, która wielokrotnie obserwowała obiekty UFO w pobliżu swojego domu, to jest miejscowość w powiecie rzeszowskim, wspomina, że przy jednym z tych spotkań ujrzała po prostu obok obiektu taką na pół zwierzęcą postać. To wyglądało jej zdaniem jak sarna, tyle że na dwóch nogach. Było to dość przerażające, muszę powiedzieć. Kiedy się tak, wiesz, zagłębimy w te przypadki, które też przez lata, jak mówię, były usuwane na bok, tak jak cała wysoka dziwność i cały żywy folklor, to zobaczymy, że u nas coś jest takiego, tylko że z udziałem innych zwierząt, czy te istoty, które miały cechy zwierząt i ludzi, to są takie, nie wiem, skinwalkery i tak dalej. Wiesz, ja tak na to patrzę, ale teraz oddaję ci głos, bo się tutaj rozgadałem. Czy u siebie znalazłeś jakieś przypadki, które wskazują, że ta tendencja opisana przez Clelanda może istnieć, tyle że w odniesieniu do innych zwierząt? Powiem ci, że nie natrafiłem, a przejrzałem mocno swoje archiwum. Nie napotkałem na pasie takie historie.
co też było takie znamienne i wydaje mi się, że właśnie ta archetypiczność ma swoje znamiona takie regionalne i po prostu te motywy w zależności od danego regionu świata będą inne. A i też w większości bardzo skoncentrowane na takie nasze indywiduum, prawda? Więc być może te historie, które tutaj przytoczyłeś, są właśnie tego przykładem. Jedyne jakiekolwiek doświadczenia, to mogę tylko przytoczyć tutaj te swoje osobiste, które wprawdzie nie wiążą się z jakimiś aspektami ufologicznymi, ale są też takie dziwne i zastanawiające. I bardzo, bardzo przypominają te różne historie takie bardziej naturalne, które Mike przytacza w swoich książkach, jeśli chodzi o osoby. To mogę ci tutaj te dwie historie przytoczyć. Natomiast jeśli chodzi o moje jakieś takie doświadczenia, to mam dwa takie. Jedno w sumie, nie wiem, czy nie jest zbyt nadinterpretowane. Jeszcze takie, wiesz, że te obydwa zdarzenia pochodzą z okresu dzieciństwa mojego, że kiedyś właśnie byłem świadkiem, jak trzy sowy, to były puszczyki, podleciały bardzo blisko mnie, usiadły sobie na słupie energetycznym. Ja akurat zobaczyłem je z okna domu mojego rodzinnego, gdzie spędzałem wakacje, wiesz, u mojej babci. I to była dziś końcówka lat 90. Było to dla mnie o tyle zastanawiające, że ja o tyle, na ile znam zachowania sów, bo i tak już wspominałem ci, gdzieś tam się kiedyś interesowałem ornitologią, one są bardzo puchliwe, a to jeszcze było za dnia. One dosłownie były na wyciągnięcie ręki, bo wiesz, ten słup stał dosłownie gdzieś, nie wiem, 5 metrów, może około 5 metrów od budynku. I one tak, wiesz, patrzyły, wpatrzone były tak hipnotycznie we mnie i ja się przyglądałem nim. Miałem pewną świadomość tego, co się dzieje wokół mnie, ale uznałem to w ogóle za jakiś zwiastun. Myślałem, że po prostu ktoś w rodzinie może umrze, tak, bo tak kojarzyłem sowy. W tym kontekście miałem to na uwadze, że sowy są takimi zwiastunami śmierci. Ale na szczęście nic się nie wydarzyło wtedy w rodzinie. Natomiast ja próbowałem te sowy przepłoszyć i one w ogóle nie reagowały. Były jakby takie po prostu w jakimś amoku. Po chwili po prostu same odleciały. I to było dla mnie takie bardzo niepokojące i zastanawiające, to doświadczenie. A druga historia jest jeszcze bardziej dziwaczna, bo też jest związana w ogóle z puszczykiem i rozegrała się akurat na osiedlu, gdzie tutaj mieszkałem w Legnicy, na osiedlu domków, wspólnie kiedyś z moim kolegą. Miałem gdzieś może 10-11 lat, wracaliśmy do domu przez osiedle takich właśnie domków i wiesz, na płocie nagle zobaczyliśmy taką niewielką sowę, która sobie siedziała, po prostu nie reagowała kompletnie. Miałem nawet wrażenie na początku, że ona jest nieżywa, ale jednak kiedy podeszliśmy bliżej, to już wykazywała jakieś ruchy i wyobraź sobie, że nie, była kompletnie oswojona, co jest też dla mnie po prostu takie dziwne, tak jakby się komuś urwała z klatki, a no jestem przekonany, że raczej jest to niemożliwe, żeby ktoś hodował puszczyka gdzieś u siebie w domu. Wyobraź sobie, że ja nawet pamiętam, że ja tą sowę wziąłem na ręce, że ona mi bez problemu wskoczyła na rękę. Nawet później miałem ślady od jej pazurów. I tą sowę, to co pamiętam z tego wydarzenia, to, że tą sowę wspólnie z kolegą postanowiliśmy wziąć ze sobą. Mój kolega ją wziął ze sobą do domu, bo zamierzał później z rodzicami udać się do weterynarza i zaopiekować się tą sową, po prostu coś z nią zrobić. Wiesz co, ja później tak przyszedłem do porządku dziennego w tym sensie, że jakoś tak później nie wracałem do tej rozmowy z kolegą, który był moim kolegą z podwórka, więc widywaliśmy się praktycznie codziennie w dzieciństwie. I ja po latach wróciłem do tej historii, właśnie w aspekcie tego, jak byłem, wiesz, świeżo zainspirowany literaturą Mike'a Collanda i pisałem artykuł właśnie do Nieznanego Świata i spotkałem tego mojego kolegę. I pytam się go właśnie o tą historię i wyobraź sobie, że on kompletnie tego nie pamiętał. Tak jakby w ogóle uznał, że robię z niego wariata, że w ogóle nic takiego nie było, a wydawało mi się, że historia była na tyle szczególna, że na pewno coś w jego pokładach pamięci jest zachowane z tamtych wydarzeń. Natomiast widać było, że on kompletnie w ogóle tego nie pamiętał, tak jakby to było jakimś takim snem. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że to było autentyczne przeżycie. Przynajmniej ja tak je zapamiętałem. I to jest też bardzo takie szczególne w tym kontekście, że Mike Collan przytacza podobne historie w swojej książce.
gdzie ludzie napotykali właśnie na takie sowy, które w ogóle się nie bały, nie były płochliwe i czasami brali je do domu albo gdzieś, nie wiem, jechali z nimi do weterynarza i później te sowy w dziwnych okolicznościach jak po prostu znikały, dematerializowały się. Tak więc to jest taka szczególna historia, którą tutaj chciałem przytoczyć. Bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, jeżeli macie jakieś historie niezwykłe, symboliczne, głęboko związane z sowami, to czekamy na kontakt. Ja Ci powiem, że jeszcze jeżeli chodzi o stworzenia latające, to ja często otrzymuję relacje na temat gołębi, ale to inna sprawa. Damianie, wychodząc od synchroniczności i spotkań z sowami, o jakich mówią świadkowie spotkań z UFO, przez koncepcję Junga, doszliśmy do wysokiej dziwności, koncepcji mimikry oraz dystorsji. Teoria dystorsji mówi, że każdy widzi w UFO w oparciu o to, co nosi w głowie. Koniec końców, wiesz, wróciliśmy do punktu wyjścia. Postrzeganie zjawiska UFO może być uzależnione od naszego osobistego nastawienia, pochodzenia, bagażu emocjonalnego i tak dalej. A po drugie, synchroniczności, zbiegi okoliczności, a nawet doświadczenia paranormalne, które pojawiają się u wielu świadków spotkań z UFO jako takie następstwo bliskiego kontaktu, wskazują, że ten fenomen, nie oszukujmy się, może być elementem szerszej rzeczywistości i jest dla nas nie do końca pojmowalny. Innymi słowy, co byśmy nie powiedzieli o UFO, nawet jak bardzo nie jest uduchowione albo też naukowe, nie będzie prawdą. Fenomen ten pozostanie jeszcze przez długo dla nas niezrozumiały. Trzeba do niego podchodzić z otwartym umysłem od każdej strony, a może coś nam się uda zrozumieć. Czy oni manipulują naszym postrzeganiem, czy próbują nas czegoś nauczyć? Jest chyba za wcześnie na różnego rodzaju wnioski. Naszym gościem, drodzy Państwo, był Damian Trela, dolnośląski ufolog, pisarz, autor bloga Czas Tajemnic. Serdecznie Ci dziękuję. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. A naszych słuchaczy zapraszam na kolejne UFO historie. Trzymajcie się, cześć.